Witajcie, kochani, witajcie. Szczególny czas, taki wielkanocny tydzień. Na pewno wszyscy myślimy o tym, żeby posprzątać nasze mieszkania, domy i spotkać się w niedzielę wielkanocną, w poniedziałek. Ja wiem, że w Polsce są dwa dni świąt, tu w Stanach tylko jeden. No. Dla mnie zawsze był ważny, powiem wam, polewany poniedziałek. Jak najbardziej. Kto pierwszy wstanie, poleje wszystkich. Więc ciekawa jestem, czy ta tradycja ciągle się utrzymuje. Ale dzisiejsze czytanie będzie złożone niejako z dwóch części. Pierwsza to, po raz pierwszy tak mi było powiedziane, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, no, 11 liderzy, ok? Stoimy twardo na ziemi, a jednocześnie dzisiaj, kochani, jest 12 kwietnia, czyli koniunkcja Jowisza w rybach z Neptunem w rybach. Raz na 165-166 lat zjawisko, raz w życiu, stąd ja taka w perłach i perły dookoła, świątecznie i w ogóle, starałam się przynajmniej, kochani, okej? Więc co jest na odwrocie karty? Więc kiedy jest cała talia, dajmy na to taka, to co jest tutaj? I to się ułożyło w historię. Mówię, wow. Czyli to jest od dzisiaj, 12, do końca miesiąca 30, co w międzyczasie jest. 16 mamy pełny księżyca w wadze. No nie mówiąc oczywiście o Wielkanocy 17. 14 w Stanach, 15 w Polsce Mars wchodzi w znak ryb. Czyli już teraz mamy w tym momencie i Wenus, i Mars, i o czasie, o którym mówię, i Jowisz, i Neptun w rybach. Jeszcze 20 asteroida Juno wchodzi w znak ryb. To jest ta żona Jowisza, który ją zdradzał, a ona i tak przy nim była i była naprawdę wierną, wspaniałą żoną. O co tu chodzi? To o to, żeby czy jesteśmy z kimś, czy bardziej poznajemy kogoś. Chcemy być z kimś. Niech to będzie osoba, nie tylko jak ja mawiam, że piękne nogi, przepraszam, muszę poprawić. Piękne nogi, długie rzęsy i nic więcej. To ma być na poziomie duszy. To jest to, czego my będziemy pragnąć. To jest to, co nas zaspokoi, co będzie na dłuższą metę, a nie tylko wtedy, kiedy wszystko pięknie i dobrze. No, 29 Pluton się cofa w Koziorożcu i 30 nów Księżyca w Byku, zaćmienie Słońca, Black Moon tak zwany, więc wow. To do tego czasu. W międzyczasie 19 w Stanach, 20 w Polsce Słońce przechodzi w znak Byka. Wszystkim życzę Bykom cudownych urodzin. Więc ciekawie się zapowiada. No i zobaczmy od 12 kwietnia do 30 kwietnia, co tutaj w tym czasie może się wydarzyć, co mówi historia tych 11 talii, a później druga część będzie, co na ten tydzień od 17 do 23 tylko, ok? I zawsze pamiętajcie, że co tydzień na Patronie poziom 11.11, na Vimeo On Demand i na mojej stronie, link pod spodem, jest czytanie na tydzień, na każdy dzień. Astrologia, numerologia, karty anielskie, karty duszy, karty grace, karty biznesu, wszystko jest. Więc, okej, mamy tutaj też kartę duszy na sam koniec, więc jaka jest ta historia? Od 12 do 30 kwietnia 2022. Zaczyna się na samym początku od wieży. No i mówi to już dużo, ponieważ zaraz po tym, czego ja nigdy nie robię, ale tak mi tu było powiedziane, są te trzy. I to nawet trójka tu na końcu. A więc o czym one mówią? Coś może nagle się wydarzyć, albo nagle
przebłysk, idea, sen, pomysł, wizja, uczucie, przeczucie, wiadomość, idea, że nagle coś rozumiemy, do czegoś się przebudzamy i wiemy, czego chcemy. Czego chcemy? To wspaniałej rodziny, zadowolenia, szczęścia i być taka jak ta cesarzowa. Kreować, cieszyć się życiem, może założyć biznes. Mieć tę niezależność i wolność. Sukces. I w tę stronę idziemy. Widzicie, on wyraźnie pokazuje tutaj. Idziemy w tę stronę. I motyle. Zmiany. Transformacja. I dymy opadają. Czyli ja nie wiem, o co chodzi. Tu jest wyraźnie pokazane droga do przejścia, tak jak przejście przez bramę. Wiemy, gdzie idziemy. Ktoś wskazuje drogę. Być może ktoś pokaże drogę, w którą stronę iść. Wskaże właściwy kierunek. Czy to we śnie wizji, czy naprawdę ktoś się pojawi w życiu i zechce nam coś pokazać, podpowiedzieć. Teraz. Następne mamy kłamstwo, oszustwo. Wiecie, bardzo silnie z tych wiadomości, jak zaczęłam tutaj medytować, czyli wgłębiać się w to czytanie, to odbierałam wiadomości, że uważajcie na ludzi nieuczciwych, na możliwość kradzieży. I teraz, czy to będzie dom, czy samochód, czy torebka, czy pieniądze z konta, czy zahakowanie, uważajcie. Nie wszyscy są prawdziwi. Nie wszyscy chcą waszego dobra, kogo to dotyczy, no nie będzie wszystkich. Ale jest także tutaj i w związku. Czy jesteście w związku, czy chcecie być z kim w związku. Jest ktoś, kto źle podpowiada, jest ktoś, kto robi na złość, jest ktoś, kto podcina nogę, rzuca belki. Cina skrzydła, rzuca belki pod nogi. Tak jest. Tu są maski. Tu jeszcze nie ma całej prawdy. Jedno drugiemu nie mówi prawdy i jest osoba trzecia, która nie chce waszego dobra. Okay? No i zaraz obok jest diabeł. No więc tu może chodzić o uzależnienia, o obsesję, o kierowanie się strachem, obawami, o podcinanie nawet samym sobą skrzydeł. No i ten oczywiście nieszczęsny znak, który jest zawsze uważany za diabła koziorożec, ale to może być także za dużo pracy, może za dużo pracy, za mało radości życia, ale jest piątka, czyli jest coś niewygoda, jest problem, który trzeba zmienić. I ponieważ następna wiadomość to jest cesarz, więc to może być ktoś spod znaku barana, ale może też być ktoś, kto jest spod znaku ognia. Baran, lew, strzelec, wcale mi się nie zdziwiła. Ponieważ potem jest ta wiadomość, to ja uważam, że cokolwiek, ktokolwiek by to nie był, to jest ktoś, kto z kwiatka na kwiatek, ktoś, kto nie może się zdecydować. Już myśli tak, zadzwoni, wszystko pięknie mówi, może nawet coś obiecuje, za chwilę już go nie widać. Pojawia się i znika i może masz na jego punkcie bzika. I to byłby duży problem, ponieważ temu człowiekowi nie można ufać. Kombinuje, kombinuje, jak koń pod górkę. Więc zwróćcie uwagę. Może też ktoś cię obserwować, mieć obsesję na twoim punkcie, ok? Tu mamy natomiast The Hermit. I to jest, już patrzę, trzecia główna arkana, czyli na ogół co stać się musi.
To jest, może być osoba spod znaku panny, może być, ale tu bardziej chodzi o to, że czas naprawdę, jeżeli pojawia się ktoś taki, kto za dobrze mówi, obiecuje, o jak wszystko pięknie, ładnie, co ci podpowiada twoja intuicja? Teraz, kiedy mamy tyle tej energii ryb, no nie ma lepszego czasu, żeby słuchać znaków, symboli, twoich podpowiedzi, bo ta intuicja będzie cię uderzać. Nie idź, nie spotykaj się, odejdź, odjedź i tak dalej. A więc, co widzisz? Ty masz tę mądrość w sobie, ty wiesz, ty masz to połączenie z wyższą świadomością. Więc co tobie to mówi? Bo ja widzę, że będzie jakiś wybór, gdzie dokonasz progresu, idziesz do przodu. Może ktoś ci nawet zaproponować coś. Ryba, rak, skorpion albo właśnie panna. Mogą i masz teraz, niektórzy będą mieli dwóch czy nawet trzech kandydatów czy kandydatki i trzeba będzie dokonać wyboru, ale ja widzę, że dokonujecie, tylko uważajcie, bo tu będzie niepewność i widzę złodziejstwo, kradzież. Ktoś może ci chcieć odbić kogoś, bo zaraz potem mamy znowu diabła, zupełnie innych kart. Ktoś może ukraść ci serce, a może już ukradł i dlatego nie możesz podjąć decyzji, bo ciągle rozmyślasz o tej osobie, która tak naprawdę tylko pojawia się i znika. Ale także dla niektórych jest tutaj znak, i to jest znowu główna arkana, co stać się musi, otworzyć swoje serce. Bo może przez tych właśnie znikających, przez jakieś złodziejstwo, czy to fizyczne, psychiczne, emocjonalne, duchowe, zamknęliście swoje serce i mówicie, no, nie ze mną te numery, Brunner, ja już się na te chwyty nie dam nabrać. I tak może być, że wy chcecie czegoś poważnego, a nie wiubidziu. Wcale mi się nie zdziwiła. Macie rację, ale zamknąć serce, to znaczy nie dopuścić i prawdziwej miłości. To jest kompletna blokada. A więc czas to serce otworzyć, uzdrowić, przestać się bać. I to już teraz mówi Archanioł Michał. Archaniele Michale, proszę pomóż mi czuć się bezpiecznie i żebym zasługiwała na twoje porady i pomoc. Dziękuję za oczyszczenie mnie od ciężkiej, toksycznej i ego myśli czy uczuć. To jest ten strach. Odciąć się od strachu. Co trzeba powiedzieć, powiedzieć. Nawet żeby ktoś był najsłodszy i oferował ci nie wiadomo co, a ty czujesz, że to jest nieprawda, miej odwagę też grzecznie odpowiedzieć, nie, nie interesuje mnie to. Ja czuję tutaj, że mogą pojawić się jacyś narcyści, psychopaci, socjopaci, wiecie, ktoś, kto zechce wykorzystać, to dla tych jest czytanie, dla których to jest. To ja nie czuję, że jest czytanie dla wszystkich. Może być nie bądź okradziona, okradziony. Nie bądź zahakowana, zahakowany, to może być, ale tu wyraźnie chodzi o kombinatorów. I mało tego, następne, nawet anioły natury, które zresztą tutaj przepięknie leży i trzyma ręce na sercu. Czas, żeby marzenia, sny, pomysły, idee zatrzymać dla siebie. No bo znowu może ktoś ci je ukraść. Więc ty powiesz publicznie, to jest moje marzenie, to jest pomysł na biznes, to jest świetna, czy to na Facebook, Instagram, czy YouTube, czy gdzieś tam, czy nawet w towarzystwie, a potem patrzysz, ktoś to już zrobił. Szok. Ktoś ci ukradł, więc nie mówić czegoś, dopóki się nie stanie. Trzymać, kochani, dla siebie. No i jakby mało było, następna wiadomość od aniołów natury. Odejdź. Odejdź. Zostaw tę niezdrową sytuację
i ciesz się nowymi drzwiami, nowymi możliwościami, które otworzą się po tym, jak odejdziesz. Więc no, już nie można wyraźnie, widzicie to wszystko, co tu jest? Czas zakończeń. Czas stanąć, jedenastka, na swoich dwóch równych nogach. Jestem wolna, wolny, niezależna, niezależny, nawet w związku. W związku, który trwa 30 lat. No jest czas z kimś definitywnie porozmawiać i jeżeli to się nie zakończy pomyślnie, jesteś uzdrowicielem. Uzdrawiaj. Potrzebujesz uzdrowienia. Poproś o uzdrowienie. I być może chodzi tu o parę. Może coś takiego nastąpiło. No ta asteroida Juno, która wybacza Jowiszowi wszystko. Zdrady. Ponieważ jest to na poziomie duszy. A więc uzdrawiaj, bądź uzdrowiona, uzdrowiony, bo masz protekcję, ty znów księżyca, masz protekcję niebios. Więc nie bój się, odważ się, pokaż się, ok? Bo czeka cię obfitość, sukces. Uwielbiam tę wiadomość. Piękna ważka, ciesz się życiem, ciesz się tym, co masz, bądź wdzięczny, wdzięczna za wszystko. I to jest numer jeden. Początek, więc do tego wszystkiego odchodzisz i jest początek. Biorę głęboki oddech i myślę o tym, jakie życie jest cudowne. Wszechświat wspomaga, bym osiągnęła, osiągnął sukces, mojemu sukcesowi. Sami widzicie, początek. Zaczyna się wreszcie w odejściu od tego, co najtrudniejsze, rozwijać. No i patrzcie. Sami zobaczcie. Druga. Początek. To jest karta duszy. Cieszą mnie wszystkie cykle życia. A więc coś się zakończyło. No i teraz z wiosną zresztą. Z wiosną. Początkiem nowego roku astrologicznego. Od samego 1 kwietnia. Jest definitywnie czas, żeby coś zakwitło, żeby rosło, żeby cieszyć się życiem. Czas na nowe początki. Po tym wszystkim, i to ja to nie układałam, to tak wyszło, po tym wszystkim, co widzieliście, mamy teraz początki. Beginnings. Zaraz pod nią jest nów księżyca. To ten drugi nów, ten był pierwszy. I drugi, 30, zaćmienie słońca. Wszystko jest ok w moim wszechświecie. Spokój. Mam wreszcie spokój z tymi nowymi początkami. Wreszcie. Osiągnąłem spokój. Wiecie, to jest rzecz w tej chwili najważniejsza. Ten spokój, ten balans wewnętrzny. Kiedy człowiekiem nie telepie, kiedy człowiek się nie denerwuje, nie złości, nie czeka, kiedy znowu ten ktoś palnie jakąś głupotę, czy zrobi coś takiego, że aż w nas coś się gotuje. Tego kogoś nie możemy zmienić, ale możemy zmienić swoje podejście do rzeczy i mamy wolne zadecydować, co robimy dalej. I nad tym trzeba, kochani, pracować. Więc świetnie. To jest, widzicie, jak się ułożyło od 12 do 30 kwietnia. A teraz, co na ten czas konkretnie od 17 do 23, czyli mamy Wielkanoc, potem mamy Słońce w znak byka, więc dom, rodzina, pieniądze, cieszenie się życiem, romans, wszystko to będzie ogromnie piękne i ważne, bo bykiem opiekuje się planeta Wenus, która jest w tej chwili w rybach. A Wenus kocha być w znaku ryb. I 20 ta asteroida Juno wchodzi w znak ryb. No i to wszystko. Więc zobaczmy, co na ten czas, słuchajcie, jakie wiadomości. Jakie czas. A że tego 16 dzień przed jest pełnia księżyca w wadze. Oczywiście, że na cały ten tydzień od 17 do 23 ciągle będzie dawała o sobie znać. Więc zobaczmy, co na ten czas. Ja czuję, że dużo rzeczy stać się musi.
gdzie ja nie patrzę, to widzę główne arkany, a one mówią, to są już zaprogramowane rzeczy. To już od nas nie zależy. Wolną wolę mamy ciągle, bo w zależności od tego, co się wydarzy, możemy zareagować tak lub inaczej. Ale zobaczmy, okej. Zobaczę na dwie kubki, więc jedna, co się może wydarzyć, a druga, jaka jest na to porada. Porada na ten tydzień naszych aniołów. Niech ja najpierw to położę, to co ma tutaj być. Nie będzie wszystkich 11 oczywiście, no ale co ma być, niech będzie. Okej. I ta ostatnia, okej. Przesuniemy trochę. Wypadła sama. I tak chcę wyjść. Okej. I przejdźmy. I idziemy po kolei, okej. Co tutaj nam wyjdzie? A więc ja widzę, to jest od tego 17 do 23, że no z 17, ja podejrzewam 17, 18, my chcemy czuć się wspaniale w związku z tymi, których spotkamy w święta wielkanocne, a więc dom, rodzina, przyjaciele. Niektórzy naprawdę spotkają kogoś nowego. Ja naprawdę czuję, że to tak będzie i jest taka możliwość, ale chcemy pokoju. Chcemy naprawdę zgody. Ci, którzy czekają na kogoś, z góry powiedziane, że ta osoba, która jest ci przeznaczona, to nie jest to ten ktoś, kogo sobie widzisz przed oczami. To ma być tak, to ma być tak, to ma być inaczej, takie wykształcenie, to, to i owo. To będzie ktoś pewno inny. I teraz chodzi o to, żeby mieć otwarty umysł. Okej? Niczego nie kontrolować. Czego nie kontrolować, nie manipulować, jak to się ma stać, kto to ma być, jak to musi być. Anioły wiedzą o wiele lepiej. A jeszcze inaczej mówiąc, twoja intuicja, twoja wyższa świadomość wie najlepiej, co dla ciebie dobre. Więc spokojnie, co by się nie działo. Czy to w związkach, czy ci, którzy chcą kogoś spotkać, nie kontrolować niczego, pozwolić, niech się stanie. Bo ja widzę, że ten ktoś, na kogo czekamy, też jest wybredny. Też nie łapie się. O, ma długie nogi i piękne rzęsy. Nawet to, że może sztuczne, to mnie nie przeszkadza. Ja właśnie takiej osoby szukam. Absolutnie nie. Czwórka, on jest praktyczny, konkretny, on ma czas. Jak spotka właściwą osobę, on będzie wiedział. I ta była czwórka, to jest dom, rodzina. Tu też jest dom, pisze home. Wszyscy pragniemy mieć prawdziwy dom, prawdziwe szczęście, radość, wspaniałą, kochaną osobę, dom, w którym czujemy się jak w swoim domu, zgoda. No, czy ktoś tego nie pragnie, ale to i widzicie, i dla nas tu jest. W tę stronę idziemy oczywiście. I być na łonie natury, koniecznie, pośród drzew. Niektórzy z was mają bardzo specjalne połączenie z drzewami. A wiem to, ponieważ robię czytania Przeszłe życia, wędrówka duszy i kilku, jeśli nie kilkunastu osobom to się już pokazało. A więc być może byliście uzdrowicielami w swoich przeszłych życiach,
i leczyliście korą dęby, czy macie wiadomości nawet od drzewa, więc ta wiadomość mówi, bądź na łonie natury. Już teraz jest coraz piękniej, mamy cudną wiosnę, wszystko zaczyna kwitnąć, rosnąć, zielenicie, więc definitywnie na łono natury, nad wodę czy pośród drzew bardzo, bardzo pomoże i możemy otrzymać dodatkowe wiadomości. Definitywnie pokaż, kim naprawdę jesteś. Tu mamy nów księżyca, idziemy właśnie w stronę tego zaćmienia, drugiego nowiu księżyca w byku i ona mówi, to jestem ja, to jestem prawdziwa ja. Co inni myślą, to jest ich sprawa. Ja lubię nosić piękne kapelusze, takie stowarzyszenie naprawdę istnieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie panie takie kapelusze noszą i się spotykają. I on nie obchodzi, co inni myślą. To nie jej biznes. Ona jest, kim ona jest. Ona ma swoje dary, ona ma swoje talenty, zamiłowania i tak dalej. I to jest właśnie ona. A więc bądź prawdziwą, prawdziwym sobą, bo jesteś super. Pokaż swoje dary i talenty. Nie ukrywaj. Pokaż, kim naprawdę jesteś. Jesteś unikatowością, oryginałem. Po co kopiować innych? No i co do niektórych znowu, widzicie, uwolnij się. Ciesz się życiem, czyli nie wszyscy się cieszą. Nie wszyscy mają ten wspaniały dom. Z różnych względów, czy to jest dom, czy to jest praca, czy to jest może rodzina, czy sąsiedztwo, co by to nie było miejsce zamieszkania. Gdzieś dla niektórych z was jest próbuj nowych rzeczy, nowych doświadczeń, żeby rosnąć i się uczyć. Uwolnij się od tego, gdzie czujesz, że tego nie możesz robić, że nie możesz być autentyczną, autentycznym sobą. Bo delfin mówi, ciesz się życiem, praca fajnie, zgoda w rodzinie, w związku, cudownie z sąsiadami, ale tam, gdzie nie możesz być sobą, gdzie nie możesz się spełniać i spełniać swoich marzeń, no czas od tego odejść, odsunąć się. Jakie porady są na ten tydzień, kochani? Czas się przebudzić. To też jest znak ryb. Znak ryb. Ta karta reprezentuje przebudzenie. Tu widzicie zawieszony do góry nogami yin and yang, czyli żeńska, męska energia, woda, uczucia i nagle przebudza się do czegoś. Ale to nie w pośpiechu. Więc to jest nagle, tak jak tam była na cały czas od 12 do 30 ta wieża, tak i tu jest nagle, patrzymy na rzeczy z innego punktu, innego poziomu. To jest przebudzenie. Zaraz, chwileczkę. Ja zawsze myślałam, że tak, a teraz odczuwam, że to jest zupełnie inaczej. Ja zawsze postrzegałem, że i wierzyłem, to tak wcale już nie myślę, że jest. Być może dostrzeżesz swój nowy dar i talent. To jest właśnie ten czas, idealny na to. Może będziesz z rodziną przy stole i nagle coś zrozumiesz, przebłysk. Może nagle na wakacjach jesteś, gdzieś wyjechałeś w podróży. Nagle coś rozumiesz. Bo może jesteś w miejscu, gdzie już byłeś, żyłeś w przeszłych życiach. Niektórzy zaczną inaczej patrzeć, w co innego wierzyć, zechcą zerwać z tym tradycyjnym poglądem na coś. Być może długą rodzinną tradycją, czy kulturową i tak dalej. Niektórzy zatrzymają się, bo tak jakby zatrzymał się w czasie. To zaraz. Ja nie chcę podejmować akcji od tak. Tu potrzebuję czasu, ok? I być może tak będzie i to będzie dotyczyć związków czy partnerów, partnerek, gdzie trzeba będzie zasięgnąć opinii. Może przyjrzeć się temu komuś, kto nadchodzi, czy z kim jesteście bliżej, bo tu coś wam wydaje się nie tak. Albo chcecie się upewnić, że wszystko jest tak, jak trzeba. I będą tacy, którzy chętnie pomogą.
Co to może być dla, wiecie, jednej, dwóch osób? W grę wchodzi myśl o małżeństwie. Chcecie zawsze, chcieliście poznać kogoś właściwego i ktoś znajomy wam tę osobę przysyła. Mówi, ty wiesz co, tu jest taka osoba, kobieta czy mężczyzna i zakończy się małżeństwem. Ale jest jakieś zawieszenie, być może w związku trwałym, że gdzieś coś znajomi mogą powiedzieć. Coś może się nagle okazać, wydać, pokazać. Coś możecie zrozumieć na temat swojego małżeństwa. I znajomi mogą się do tego przyczynić. I mogą być zakończenia. Tu jest cesarz, nie ma nic wyższego niż cesarz, cesarzowa. To może być baran, to może być albo ty jesteś, albo chodzi o barana, lwa czy strzelca. Najbardziej widzę tu barana. Ktoś, kto jest bardzo poważny, ktoś, kto kieruje się i rozsądkiem, i sercem. Bardzo mądry, bardzo poważny. I gdzieś coś się kończy. Widzicie, te zakończenia są wszędzie namalowane. 10 szpad to jest już koniec. To jest już koniec. Więc porada jest, do czego się przebudzasz? Niektórzy przebudzają się do małżeństwa. Niektórzy przebudzają się do kogoś, kogo znają. Są w związku lub ktoś się stara o to, żeby być w związku. Ale dużo małżeństw tu widzę. I jest koniec. Czyli to się musi wydarzyć, coś takiego, gdzie już nie ma odwrotu i powrotu. Ostatnia kropla się przelała. No mówię, może to być dla jednej, dwóch osób. Też nie wszystkie małżeństwa zaraz tutaj to będzie. Ale to może być, kochani. To może być. Bo już sami zrozumiecie, że czy ten kto, że już z tego nic nie będzie. No i co? To jest typowa ryba. No. Znak ryb. I tu iść i starać się znaleźć na łonie natury fairies, czyli anioły natury. Te malutkie ludziki, które naprawdę istnieją. Możecie ich nie widzieć, ale mogą ci coś podpowiedzieć, ale co ta wiadomość mówi, to jest to, co, w co wierzą ryby, czyli znak ryb. Żeby coś się wydarzyło, to nie najpierw zobaczyć i uwierzyć, ale uwierzyć i wtedy zobaczysz. To jest przypomnienie. A teraz ten czas mamy idealny, nawet mówię 12 kwietnia. Więc żeby coś się stało, musisz w to wierzyć. To była moja wizja, 100%. I to już się dzieje. Co niektórym marzenia się w pełni spełnią na jesieni. Ja wiem, że my nie lubimy tego słuchać. Ja sama tego nie lubię, co to znaczy na jesieni. Ja już chcę, jutro. No, ale to mogą być jakieś, wiecie, wszystko jest boski czas. My wierzymy, my wiemy, czego chcemy. My czekamy cierpliwie na to, że to się wydarzy. Ale potrzeba jeszcze kogoś, jeżeli w związku, jeżeli praca, potrzeba, żeby gdzieś się stanowisko zwolniło, czy było utworzone. A więc niektórym te marzenia spełnią się jesienią. Albo otwieracie biznes teraz, i owoce tego, plony będziecie zbierać na jesieni. Okay? Będziecie widzieć obfitość. Ktoś chce ci pomóc. Pomyśl, kto to jest i zainicjuj kontakt. Pomocna osoba. A więc marzysz o czymś, pragniesz czegoś, chcesz się dowiedzieć, potrzebujesz czytania, zapraszam. Chcesz uzdrowienia, zapraszam. Chcesz się czegoś nauczyć, zapraszam na swoją stronę. Potrzebujesz, żeby ktoś ci pomógł znaleźć kogoś bliskiego, powiedz swoim znajomym. Jestem gotowa, gotowy
na prawdziwy związek. Już mnie nie interesuje tylko interesuje mnie coś naprawdę prawdziwego na poziomie duszy. Więc wow, ciekawy tydzień, kochani, ciekawy tydzień. I trochę to nawet potrwało. Dziękuję, że byliście ze mną. Życzę wszystkim absolutnie magicznego, bo dzisiaj jest wyjątkowy dzień, cudownego, pozytywnego tygodnia, gdzie absolutnie wszystko, a wszystko jest możliwe, a ja nigdy nie pozbywam się, kochani, swojej magii. Okay? Magię mamy my wszyscy. Jeżeli czegoś pragniesz, trzymaj to w swoich myślach, narysuj, namaluj, wizualizuj. I to już się dzieje. I nigdy nie poddawaj tego w wątpliwość. Jeśli się czegoś pragnie głęboko od serca, to stać się musi. Tylko zawsze załącz szczegóły, detale, żeby nie było potem, o, marzyłam o fortunie, znalazłam 10 dolarów. Oj, straszna fortuna. Wszechświat nie rozumie różnicy między 10 dolarami a milionami dolarów. Więc jak już czegoś marzysz, o czymś, przepraszam, marzysz, czegoś pragniesz, detale, ale tak, żeby to ciągle miało sens. Bo jeżeli chcesz wyjść za Pierce Brosnan, bo ci się podoba 007 James Bond, no może to nie jest realne. Także, kochani, cudownego jeszcze raz tygodnia, wspaniałych świąt wielkanocnych, prawdziwie mokrego śmigusa dyngusa, buziaczki, uściski i do kolejnego razu. Pa!